Ruszyła sprzedaż biletów na Crypto Community Conference. Jak to wygląda? Dzisiaj króciutko opowiem Wam o naszej nadchodzącej konferencji. Ekosystem Solana rozwija się naprawdę dynamicznie. Dzisiaj pokażę, na jakie projekty najbardziej liczę oraz mojego najnowszego Gema w portfelu. Porozmawiamy sobie również o ekosystemie Eclipse, o platformie do memcoinów. Porozmawiamy o potencjale bitcoina i sprawdzimy oczywiście, co słychać w projektach. Cześć z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Mamy 20 listopada, a my oczywiście szybko i sprawnie lecimy z naszymi tematami. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto zostawić subskrypcję, dać dzwoneczek. No i oczywiście, zawsze warto podzielić się łapą w górę i komentarzem. I pamiętajcie, że wszystko co mówię w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą finansowym, nie jestem doradcą inwestycyjnym. Wszystko co mówię w tym materiale jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i jeżeli to akceptujesz, Możemy zaczynać. Zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Na moim kanale, oczywiście, nowe wywiady. Jest wywiad z Edenem, jest oczywiście drugi materiał z Game Swiftem. Myślę, że warto pokazywać polskie projekty. Staram się materiały robić naprawdę obiektywnie. Oczywiście, nie wszyscy chcą. Nie interesują się polskimi projektami, ale ja uważam, że warto o polskich projektach mówić. Staram się te rozmowy branżowe prowadzić w taki sposób, żeby nie rozmawiać za bardzo o Tokenie, a bardziej mówić, co ciekawego budują projekty. Fakty są takie, że Eden po dwóch latach zbudował już swój ekosystem, więc myślę, że dla osób, które są zainteresowane, będzie to oczywiście dobry materiał. Słuchajcie, duże ogłoszenie oczywiście po trzech miesiącach ciężkiej pracy startujemy ze sprzedażą bilety na Crypto Community Conference moim zdaniem będzie to najlepiej zorganizowana i największa konferencja w Polsce, ale nie mi to oceniać, dlatego że ja jestem organizatorem kto był na pierwszej edycji wie na co stać krypto ekipę postaramy się zrobić bardzo mocne otwarcie roku, szukamy tak naprawdę wszędzie partnerów, żeby zjednoczyć całą scenę, niedługo też udostępnimy refkody do partnerów właśnie medialnych, obecnie macie 5% rabatu na kod krypto, ekipa. Także jeżeli też macie jakieś projekty, jeżeli jesteście twórcami, możecie pisać przez zakładkę kontakt do nas i też dla Waszej społeczności zrobimy taki kod. United We Stand, takie było hasło i myślę, że tak naprawdę nic się nie zmienia. Na ten moment zaczynamy ogłaszać partnerów. Mamy już ich ponad 21. Docelowo chcemy ich mieć 30, a więc bardzo ważne, żeby zamknąć liczbę partnerów. Pamiętajcie, to głównie partnerzy finansują tą konferencję. Oczywiście dodajemy już prelegentów, dodajemy już partnerów i od 1 grudnia zacznie pojawiać się agenda. 1500 miejsc, tyle mamy. Ostatnio mieliśmy 900, nie wystarczyło. Mam nadzieję, że to wszystko uda się szybko spiąć, także nie czekajcie z kupnym biletu. W tamtym roku, pamiętacie, doszło do sytuacji, że wiele osób nie kupiło. Tym razem na rynku jest trochę więcej nowych osób, więc myślę, że dość szybko te bilety będą schodzić. Także prelegentów na bieżąco. Na razie ja jestem ogłoszony, ale spokojnie, spokojnie będzie naprawdę dużo fajnych prelegentów, będzie bardzo dużo bloków tematycznych, dużo site eventów, wiem, że na to liczyliście. Będzie Solana, będzie ICP, rozmawiamy z Tomem, rozmawiamy z NIR Protocol, a więc bardzo dużo takiego mięsa technicznego na naszej konferencji. Na ten moment z partnerów ogłosiliśmy dwóch, Bybit i Tangem Wallet. Na naszym evencie prezentacja Tangem Ringa, oficjalnie pierwszy raz w Polsce, więc myślę, że będzie bardzo y, ciekawie. Także tak to mniej więcej wygląda. Szybko dosłownie jeszcze słuchajcie o biletach. Oczywiście nic się nie zmienia. W kryptekipie nie ma VIP-ów. Każdy jest VIP-em VIP i każdy kupuje taki sam bilet. Tym razem poszliśmy w kierunku nielimitowanego cateringu. Udało nam się to załatwić, więc w cenie biletu jest oczywiście kawa, woda, herbata, wstęp na konferencję, dostęp do wszystkich stref. Zadbaliśmy o to, żeby można było na konferencji zjeść dobry dwudaniowy obiad, żeby nie trzeba było jeździć. 37 zł. Jest to oczywiście e, kwota, moim zdaniem, bardzo dobra, wynegocjowana przez nas. No i ważne jest to, że tych obiadów jest 600. i można wykupić sobie parking na auto na cały czas trwania eventu za 45 zł. Więc jak klikniecie sobie kup bilet, to możecie wybrać sam bilet albo bilet w konfiguracji z tymi opcjami. Oczywiście na parking i tak będzie można wjechać, więc jak nie kupicie sobie za 45, to bezpośrednio przy wyjeździe koszt takiego parkingu to będzie 50 zł. Natomiast jeżeli chodzi o obiady, myślę, że warto, żeby nie jeździć, nie szukać, warto po prostu z tej opcji skorzystać. Słuchajcie, damy z siebie 100%. Zapraszam wszystkich oczywiście na profil konferencji, tutaj wszystkie newsy. Myślę, że taki najważniejszy news to jest oczywiście to, że yy, zbudowaliśmy aplikację. Mega rzecz. Będą tam bonusy od partnerów, mamy tam własnego czata, mamy tam własnego ala Twittera, więc możemy sobie rozmawiać z naszą społecznością, możecie rozmawiać ze sobą, umawiać się na spotkania. Słuchajcie, tyle. Myślę, że nie ma co przedłużać. Pracujemy, będziemy na dniach odkrywać kolejne karty. Nie możecie z nami zabraknąć. Przypominam 5% rabatu na kasę kryptoekipa. Oczywiście Kamil z Encyklopedii też nie śpi, też robi bardzo dobre eventy, mega wartościowa postać moim zdaniem na polskiej scenie. Więc jeżeli ktoś ma czas i chce też się pojawić, to 11 stycznia kolejna Kryptosilezja. Także myślę, że kto był, to gdzieś tam warto zajrzeć. No także wszystkie informacje macie na stronie encyklopediakryptowalut.pl. Przechodzimy do rynku. Bitcoin jest na nowym ATH, zawsze nowe ATH na Bitcoinie to jest moc, to jest energia. Nowe ATH oczywiście. Jest na poziomie ponad 94 tysięcy dolarów obecnie podczas nagrywania tego materiału. 94 575, więc idziemy na 100 tysięcy. Oczywiście dominacja ponad 70%, słuchajcie, 71, więc na tyle dużo, że nie widać super dużego ruchu na altcoinach. Natomiast ja oczywiście na Bitcoinie jestem po pierwszej realizacji. Myślę, że ten poziom 100 tysięcy to będzie kolejna, a kolejne poziomy, te dwa ostatnie moje realizacji na Bitcoinie wyznaczy rynek, no i zobaczymy, jak zamknie się mój portfel na Bitcoinie, kiedy wyliczymy średnią sprzedaży, bo mam zamiar sprzedawać to w czterech koszykach, tak? Więc myślę, że będzie jak najbardziej ok. Bardzo ważne to jest to, że rzeczywiście widać, że powoli trendują pewne rzeczy. Aplikacja choćby Coinbase'a poszła bardzo mocno w awstórze do góry. Z tego co pamiętam, ma 12 miejsce, więc te rzeczy, o których mówiliśmy, które gdzieś tam możemy sobie oceniać, czy są nowi ludzie na rynku, się pojawiają. Widać na giełdach więcej rejestracji, więc też widać, że nie jesteśmy już do końca we własnej piaskownicy. Natomiast no, na ten moment jest to hossa Bitcoina. Altcoiny oczywiście miały swoje odsłony na początku roku. Mieliśmy niesamowity trend na AI-u, na gamingu, potem bardzo duże spadki na altach odpływ kapitału. Teraz mamy super cykl, już prawie tak to chyba można nazwać, na Memcoinach. Oczywiście w międzyczasie ja staram się robić też sporo działań airdropowych. Jeżeli chodzi o mój portfel altów, na ten moment. Jest... Jesteśmy, słuchajcie, 10% na minusie. Czy to jest dużo? To już każdy sam musi ocenić. Ja na ten moment rynku uważam, że mogłem tutaj kilka rzeczy lepiej rozegrać, jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o moje ostatnie zakupy, to jest to jest pozycja Laj. Myślę, że znacie tą pozycję też na Baumekeze można było ją pozyskać pozycja, na którą nie stawiam zbyt mocno, ale na którą zrobiłem sobie ekspozycję, bo może złapać ciekawy, ciekawy trend. No i oczywiście Solana, na Solanie nie może mnie zabraknąć, projekt AL, o którym mówiłem wam też w ostatniej pobudce, a więc Salar. Tutaj przypominam na pokładzie dwóch Polaków, więc być może już sama ta informacja niektórym Wybije ten projekt z głowy. Natomiast y, AI Depim to jest to, co w Solanie lubię i to jest coś, co może w Solanie trendować, dlatego po prostu ja tutaj jestem już po zakupach zarówno krótko, jak i długoterminowych. Natomiast tak jak mówię, no, dla mnie to jest Solana, więc ja sobie działam. I teraz y, jeżeli chodzi o giełdy, tak jak wiecie, ja działam głównie na Bajbicie i na giełdzie Mexi Global y, i naprawdę uważam, że na ten moment giełda Max to jest najlepsza giełda do tego, żeby kupować pozycje, które są ciekawe, być może dla Was, przed listingiem na tych giełdach topowych, tak? Wiele, wiele pozycji z mojego portfolio, jeżeli śledziliście mój portfel gemów, było kupione na giełdzie Mexi Global, więc jeżeli nie macie jeszcze konta, też to jest wsparcie dla nas, możecie sobie założyć. Link jest zawsze oczywiście pod materiałem. Jedziemy sobie, słuchajcie, dalej. Solana to jest oczywiście coś, co najbardziej mnie interesuje. No i jesteśmy, słuchajcie, po kolejnym etapie koloseum, a więc tak naprawdę... Tutaj zostały wybrane projekty, które są być może ciekawe. Powiem tak, ja wczoraj siedziałem do trzeciej w nocy, gdzie sprawdzałem ten accelerator, ten kohortę tą drugą. Przejrzałem większość tych projektów i powiem na ten moment bardzo, bardzo wczesny etap. Oczywiście w kilku projektach można zapisać się już na WLK, więc możecie sobie wejść na konto Solany, zobaczyć, co ciekawego zostało wybrane, ale też chcę wam pokazać, jak można łowić projekty. Tak, na pewno warto na solanie zapisać się na maila Solany i warto obserwować ten oficjalny właśnie, właśnie profil, tak? Na przykład VAT ten, który przed chwilą widzieliście ten VAT, który widzieliście, bo tam się można zapisać. No i słuchajcie, plus jest taki, że mamy też polskie projekty, o czym oczywiście poinformowała nas Solana Hub Poland, a więc nasz partner, również naszej konferencji, jeżeli chodzi o site event Solany. Więc możecie sobie zobaczyć, jakie polskie projekty tutaj budują się na Solanie i zostały tutaj wyróżnione właśnie w tym. Być może znajdziemy coś ciekawego na Solanie na naszym polskim rynku. Jeżeli chodzi o nowości na Solanie, na pewno aplikacja od Jupitera to jest coś, co warto testować. Przypominam, że Jupiter nie rozdał jeszcze wszystkich airdropów, więc ja tu na pewno będę mocniej działać. a rok ruszył staking, Jeżeli macie coś zdobyte w aplikacji Aproka, jeżeli dostaliście swoje tokeny właśnie przez Launchpada na Jupiterze, no to można sobie je wrzucić na staking, ale wszystko z głową, tak? Ten 12-miesięczny okres to moim zdaniem absolutnie odpada. Ja nie jestem zwolennikiem mrożenia pozycji na długie pozycje, na szóstkę, jeżeli ktoś chce, można się zastanowić. Jeżeli chodzi jeszcze o solamę, no to oczywiście projekt Salar jest gdzieś tam na topie, jest to tamaracja no i do testowania przede wszystkim jest ich produkt, a więc na stronie Salar.io możecie sobie to potestować, możecie zobaczyć, jak to działa. Tak jak mówię, jest dwóch Polaków z teamu, jest Dominik, którego znam z wcześniejszych hossy, więc postaram się też zdobyć trochę informacji specjalnie dla Was. No, ja tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o Salara, też gram na dwóch koszykach i pierwsze takie ważniejsze wydarzenie, pod które gram, to jest oczywiście listing na Ceksie, listing na dużej giełdzie, być może nawet wystarczył, być Takim Maxi Global, bo na ten moment, um, właśnie tutaj, tylko na Dexach jest ta pozycja dostępna. No i oczywiście, będziemy obserwować, tak? No, ale to jest gdzieś tam moja strategia pod y, Salara. No i oczywiście, pytaliście o moje najmocniejsze pozycje na Solanie. Sama Solama, jak najbardziej, trochę uzupełnione. Większość to jest pozycja z poprzedniej hossy. Pamiętacie, mówiłem wam o tym, że nie zrealizowałem swoich zysków na Solanie. Jupiter, absolutnie dla mnie top. Pytanie, czy to dobrze rozegrają? Sporo tokenów ma Team. To można też zaliczać jako plus i minus, dlatego że z jednej strony, skoro team ma sporo, sporo tokenów, to teoretycznie, pierwsze co nam przychodzi do głowy, to zrzucanie toryb, ale z drugiej strony, pamiętajcie, że w projekcie Jupiter nie ma Ventures Capitals, a więc jeżeli team dobrze będzie dysponował tymi tokenami, no to dla mnie to jest moja topowa. Pozycja. Masolanie, zresztą to jest mój główny bet na Dexy, bo ja nie mam dużo tokenów Dexowych. Pytch Network, jako oczywiście konkurencja dla Chainlinka, jako właśnie tutaj wyrocznia. No i oczywiście Drift Protocol, który nie tylko zrobił właśnie swój protokół, ale buduje cały ekosystem. W jednym z ostatnich materiałów pokazywałem wam mm, projekty, na których gram. Oczywiście będzie aktualizacja, jak tylko uporamy się z tymi. Najważniejszymi rzeczami, jeżeli chodzi o event, to wleci aktualizacja i omówienie nowych projektów na solanie, no bo warto by było znowu w jednym filmie zebrać kolejne tematy, gdzie właśnie gram pod dropa. Oczywiście ekosystem Eclipse to jest coś, gdzie działem ja od początku. Przypominam, że u Mikołaja właśnie Tomczaka też jest poradnik. Ja swój też nagram, jak tylko będzie chwila. Natomiast dałem wam na ich to, co można zrobić na szybkiego. Przede wszystkim można sklejmować swoją domenę. Myślę, że to jest to jest coś, co jak najbardziej można zrobić. I teraz pytaliście, jak tu wystartować jeżeli chodzi o, tutaj o Eclipse, no to ja polecam wallet właśnie tutaj Backpack. Tutaj działa to rozszerzenie do przeglądarki, tak samo jak Metamask, zapisujecie CD, ustalacie hasło. No i tak naprawdę to od czego trzeba wystartować to od zbridżowania środków. Ja też wrzucam Wam ten link pod materiałem do oficjalnego mostu, a więc sobie bridżujemy z mainnetu na Ethereum i przerzucamy sobie na Eclipse Minet. Tutaj łączymy sobie portfel bezpośrednio bezpośrednio jeden i drugi, także tak jak widzicie mam podpięty, podpięty portfel właśnie RC20 i mam podpięty właśnie tutaj ten portfel, pamiętajcie, że on też działa na Solanie, więc jak sobie go zainstalujecie trzeba przełączyć sobie go na sieć Eclipse, także myślę, że na początek bridge domena no i słuchajcie, parę dni temu wystartowała platforma, jest to platforma Moon Launch i jest to platforma typu gdzieś tam Pump and Fun, a więc możemy sobie tworzyć swoje memcoiny, jest tu kilka Plusów, o których zaraz powiem. Natomiast ja przede wszystkim testuję to po to, że mam dzięki temu sporo transakcji na samej sieci. Myślę, że te transakcje na wczesnym etapie przy dropach mogą dać jakiegoś boosta. Często było to brane pod uwagę, więc ja po prostu sobie działam. A więc, jak już sobie zbridżujecie środki, oczywiście najpierw portfel, potem zbliżowanie środków. Też weźcie pod uwagę, że jak klikniecie sobie Eclipse, zakładkę ekosystem, tam macie całą masę rzeczy. Ja spiszę wam te, które ja robię i na samym portfelu też jako sobie zainstalujecie portfel, to tutaj w tej ostatniej zakładce, chyba w tym kole zębatym będą projekty w liście wypisane, które też są wartościowe, tak? Natomiast jeżeli chodzi o tą platformę, jest to zabawa. Każdy z Was może stworzyć tutaj swojego memcoina, shitcoina, czy jakkolwiek to by się, słuchajcie, nie nazywało. No i oczywiście ja sobie stworzyłem projekt taki, takiego memcoina, nosacz kurła. To, co jest ciekawe tutaj, to tak naprawdę w momencie, kiedy tworzymy sobie taki token, to jest bardzo, bardzo tanie. No, jest to też działanie na samej sieci, więc tych platform jest kilka. Ta, ta rzeczywiście jest częścią ekosystemu, bo przed stworzeniem tego to sprawdziłem. Ale tu jest tak, że tak naprawdę przy stworzeniu, to te tokeny są tutaj zamknięte w pólu właśnie tej platformy. Czyli jako deweloper, jako tak zwany dev, nie masz dostępu do tych tokenów. Po stworzeniu tej pozycji możesz oczywiście sobie je kupić, no ale musisz wydać na to jakieś środki, czyli Czyli to nie jest tak, że dostajesz tokeny, że część dajesz na płynność. No i tak naprawdę po stworzeniu po stworzeniu, możecie sobie sprawdzać adres hodlerów. Token Kurwa Nosacz ma już 70 hodlerów, i ten pierwszy portfel, który widzicie, to jest właśnie to, jest właśnie to ile, ile tutaj tokenów jest na tym głównym adresie. I zawsze też portfel dewelopera jest oznaczony, a więc mój portfel jest to portfel numer 3. Jest to absolutnie zabawa. Tak jak wiecie, wiele Memcoinów jest stworzonych. Powiem szczerze, nie wiem, gdzie tutaj społeczność to zaniesie: czy to pójdzie do piekła, czy sąsiad zrzuci na Was torby. Natomiast tak to wygląda na ten moment, że mamy 70 hodlerów. Kilka osób do mnie pisało, żeby tym się pobawić, że chcą prowadzić social media, gdzieś tam sobie działać, więc zapewne oddamy to w ręce społeczności i niech się dzieje wola rynku. Natomiast tu jest o tyle ciekawa sprawa, że jeżeli tu się uzbiera puli y, 3 etery, no to oni z automatu dodają płynność na orce, a więc jest już projekt oficjalnie mamy i palą token LP, więc staje się projekt taki już niezależny. Natomiast czy do tego dojdzie, nie wiem, nie wiem w ogóle jaka będzie historia Mosacza, pamiętajcie, że sąsiad tylko czeka, żeby zrzucić na Was torby. Natomiast fakt faktem potestowałbym tą platformę, niekoniecznie na Mosaczu, możecie na czymś innym, no bo tutaj łatwo, tanio można porobić sobie trochę transakcji, kupić, sprzedać, zaznaczyć swoją, swoją y, obecność. Tak? Natomiast, tak jak mówię, parę osób pisało, chcecie jakiegoś Twittera, zrobimy i zobaczymy, gdzie ta społeczność yy, tego nosacza zaprowadzi. Tak? Natomiast zaczynamy od portfela, potem. Oczywiście bridżujemy środki yy, i potem możemy tu podziałać, i moim zdaniem, jeszcze raz podkreślam, warto zrobić sobie mint tej domeny. Jest to po prostu darmowe tak, na ten moment, więc yy, warto podziałać. Yy, tak jak też widzieliście w moim portfelu, delikatnie poziomami wracam do Kronosa. Było kilka dobrych informacji. CEO Cryptocom ostatnio przekazał informację o tym, że mm, mamy aktualizację do roadmapy, no i przed nami palenie tokenów, tak. Przez dwa tygodnie walidatorzy będą decydować o tym, czy te tokeny zostaną yy, spalone. Moim zdaniem jest to, jest to czy czystie, czysto formalny zabieg. Więc ja na ten moment powoli poziomami wracam. Zresztą, ktoś śledzi mój portfel, link do dropstaba macie pod materiałem, no to jest to po prostu widoczne. Crypto Community Conference to już mówiłem, cały czas ogłaszamy nowych partnerów. Przypominam też, że Tangem Ring będę robił prezentację Wam na evencie, więc zobaczycie jak to wszystko działa. Moim zdaniem jeden z szybszych, fajniejszych portfeli. Przede wszystkim bezkablowy, karta, wystarczy telefon na NFC i możemy trzymać swoje krypto. Chain for Energy, nasz depinowy, AI-owy projekt. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś tokeny od Sifori. Które leżą wam na portfelu, nieważne, zerdropa czy z jakiejś akcji na Zili, no to przypominam, że kryptoekipa jest walidatorem, możecie sobie je wrzucić i niech sobie pracują, tak, jeżeli nie chcecie na razie ich sprzedać. Natomiast Cifory zaczyna, tak jak rozmawiałem z chłopakami, ogłaszać partnerów, ogłosili Astrelabs, no i jeżeli ktoś jest zainteresowany, przypominam, że robią takie zoomy właśnie na Telegramie dla społeczności. Jeżeli chodzi o plenę, wiele osób testowało aplikację, jesteśmy już bardzo blisko TG, Mam nadzieję, że też osoby, które używały aplikacji, dostaną tutaj, dostaną tutaj airdrop. Także cały czas jakieś ciekawe rzeczy się dzieją. No i oczywiście ruszyły launchpady, między innymi na czacie GPT, także jeżeli ktoś jest tym projektem zainteresowany to można sobie podziałać, a jak nie no to czekamy sobie na airdrop jeżeli chodzi o Eden, zachęcam do zobaczenia materiału, tak projekt jest inny, natomiast na pewno robią go ludzie z pasją, nie będę oceniał czy ten projekt, jeżeli chodzi o token ma wielką przyszłość, bo tego tak naprawdę nie wiem, to rynek wycenia tokeny natomiast jestem zadowolony, bo też mamy partnerstwo z Edenem, że to co było obiecane zostało zrobione, powstała aplikacja, powstał marketplace, można budawać rośliny, jest tworzona baza Rolników, także jeżeli jesteście zainteresowani, można sobie na ich stronie popatrzeć, można sobie wziąć udział w sailu na ich stronie. Przed nami IDO, między innymi na Komunitasie, między innymi na kanze. Także jeżeli ktoś ma ochotę zapoznać się z tym projektem, to zapraszam serdecznie. No i oczywiście, jak Bitcoin, to Andrzej i dzienna dawka dyskomfortu. Jeszcze nie oglądałem, ale już o tym mówię. Myślę, że każdy materiał Andrzeja o Bitcoinie jest robiony z fajnym zaangażowaniem, z fajnymi informacjami, więc warto polecać fajnych ludzi z rynku także Andrzej zrobił wam materiał bycza piguła o bitcoinie czy czeka nas hossa wszechca wszechca ws czy czeka nas Hossa wszech czasów? Tak, tak to miało, tak to leciało, jak to się mówiło. No i słuchajcie, na koniec oczywiście Giełda Bybit tutaj systematycznie zarabiamy przed nami następujące akcje. Przede wszystkim zakończyło się by the vote, by vote, więc dostaliśmy tutaj tokeny i jeżeli macie głosy zatrzymanie stablecoinów, no to mamy już od razu kolejną akcję, więc na Bybicie jest absolutnie utrzymana ta systematyczność projekt Lucy. No, i to na co ja najbardziej czekam, bo to ostatnio bardzo dobrze płaci. To to są kolejne lunchpady i lunchpule. A jeżeli chodzi o lunchpule, mamy dwa: dwa lunchpule zostaną odpalone. Projekt Morfo, to rusza, słuchajcie, już za 18 godzin. Ja wrzucam zawsze maksymalnie 5000 MNT, 2000 USDT. I następnie projekt Major, a więc gierka telegramowa. No, trochę przeminął czas tych gierek Telegramowy, ale zawsze biorę udział. I tutaj to samo: maksymalnie MNT. I maksymalnie USDT i tak jak wam pokazywałem, od 50 nawet do 120 dolarów można wyciągnąć. Bybit, nasz główny partner, zobaczycie na evencie, jak będzie też wyglądała ta strefa miten czyli sponsorowana przez Bybita. Myślę, że będziecie zadowoleni. Na dzisiaj to by było na tyle. Ja swoje siły składę głównie na klikanie, właśnie airdropa pod Eclipse, a. kładę na research na Solanie, ja kupuję jakieś gemy, staram się to uzupełniać na bieżąco. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam na moje XA, bo tam jest kontakt na bieżąco i widzimy się wszyscy na Crypto Community Conference. Podawajcie te posty konferencji, dzięki temu więcej osób o tym się dowie. Pozdrawiam serdecznie. Hej, ekipa.